Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Pokémon Rejuvenation! Where Love Lies. Wiem, strasznie długa nazwa. Ostatnio rozpoczęliśmy podróż z Wyspy Czwartej, gdzie nasz bohater Kenneth pochodzi. I znajdujemy się w Viren City, w zupełnie innym regionie. Tylko wybaczcie, zapomniałem nazwy tego regionu. I w tym mieście mieliśmy pomóc różnym ludziom, Pokémonom, ale jak się okazuje, oni chcieli tylko pomocy przy budowie tego wielkiego miasta. A my raczej nie zamierzamy brać w tym udziału. I tak, na początek wyleczmy Pokémony. Tutaj jest taki właśnie Rest House. Czyli Shiny Lucario. Tutaj ostatnio walczyliśmy z tym trenerem. O! Patrzcie, Lucario znajduje przedmiotu. Hej. Dlaczego idziesz koło mnie? O co chodzi? Jaki masz problem? Ja nie mam żadnego problemu. Chłopie, ogarnij się. Shiny Lucario. Okej, 13 poziom. Timber. Oraz Mir. On użył Bajda. Oczywiście jest bardzo słabym Pokémonem. Dlaczego pokonałeś moje Pokémony? O co chodzi? Spokój się, chłopie. Idź na urlop albo coś. Tędy nie przejdziemy, musimy iść tędy. O, tutaj jesteś, Jenner. Co ty tutaj robisz? Ja medytuję ze sobą, ponieważ zdałem sobie sprawę, że życie nie ma znaczenia. Tak, tak. Mamy tutaj tych wszystkich ludzi, którzy chodzą i budują to miasto. Ci cholerni konformiści, oni mnie wkurzają. Cóż, niech rozniecą ogień w tobie, ponieważ potrzebuję je zapalić. Ale palenie jest złe dla twojego zdrowia i ja na to nie pozwolę. Ach, ta cholerna konformistyczna gadka. Czy to miejsce ci się udziela? Nie jestem konformistką, jestem realistą. Dlaczego nikt mnie nie rozumie? O mój Boże! Jenner jest po prostu spróźniony na tego konformistę, o mój Boże! Oni są tak wkurzający, że poznają moją prawdziwą furię. Skąd przychodzisz? Z Hoenn? To nie, skąd to? Haha, wiedziałem. Ale ona nie zgadła. Ale nie mamy dla ciebie czasu, czekamy na mojego chłopaka, Matthew, żeby wrócił i potwierdził coś tam dla nas i... Bo my jesteśmy w zespole i będziemy kiedyś super... super sławni. I tam... Może kiedyś cię zapamiętamy i damy ci autograf albo coś. A jak się w ogóle nazywasz? Nazywam się Kennedy. Czy ktoś ci kiedyś powiedział, że jesteś... wkurzający, ponieważ mówiąc ci prawdę, myślę, że straciłem 10 lat z tej konwersacji. Haha, cholerny. To super... niezła gadka jak na rednecka. Jego wsiowego głupka. Lubię cię. Lubię cię, Kendrick. Musimy się kiedyś spotkać, wiesz? Tak... z odległości. Nazywam się Kenneth i myślę, że odpuszczę. Do zobaczenia, Kenneth. Ej. Prawda, jakiś denerwujący ludzie. O, a tutaj są Pokémony. Tu nie, zobaczmy. Czy ja mam jakiegoś Pokébola w ogóle? Tak z ciekawości.
Nie, nie mam. No nic. Poison jab. Tak, wypada trochę potrenować. Przydałyby się pokebole. Chyba, że Lucario może znajdzie pokebola. Bo Lucario może znajdować przedmioty. Poziom. Nic na nas nie ma. Okej, pracownicy. Ej, widzę, że wracasz ze sklepu, synku. Czy masz to, co zamówiłem? Nic dla ciebie nie mam, cholera. To myślę, że co, jak poszedłem i ci kupiłem pół litra, nie ma. Nie ma tak dobrze. Lemiał. Jak na razie Lucario daje radę. Jesteś moim synem, no. Cieszę się, że to zauważyłeś. Gdzie jest mój son? I syn, ja i mój syn, no. Dobra, się udać. O, chcesz walczyć? Dobra. Skoro się nudzisz... trzy Pokemony. Może być grubo. Oraz Pain Didek. Jeszcze raz. 15 poziom, ładnie. 41 ataku. Power up punch. Czarny. Okej. Okay. Z chwilę specjalnym atakiem. Co? 40 mocy. Potrzebny paint. Jigglypuff! Power up punch! O, no tak. Pewnie z typem fairy. Power up punch! Jeszcze raz, power up punch. O, jeszcze super charm. Grow. O, super, no. No, poison jab jest właśnie super efektywny na fery, zapomniałem. Mój błąd. Dzięki, i tak się ciągle się nudzę. O, kolejny Rest Center. Okay. Ciekawe miasto. Strasznie duże to miasto. Idziesz do głównego budynku? Pozwól, że cię zatrzymam. Ekens! Upór 13. No fajnie, jeszcze sparaliżuj mi Pokemona, no. Zróżowany, owinięty. Au, to będzie bolało.
4 Pokémony, o ja. Większą sobie atak? Ciekawe. 17 poziom, ładnie. Au, Sonic Boom. Patrzcie, ale muszę uleczyć Lucario, bo... nie musiałem w zasadzie. Ciekawe. No, zwiększę sobie atak. Jaką ma zdolność. Leczymy Lucario. Patrzmy. A, czyli kiedy ktoś zaatakuje go mrocznym ruchem, to on zwiększa sobie atak. Bardzo ciekawe. Czternasty poziom Lucario. Powiększają miasta, super. Zarąbiście. Baraki pracownicze. A, czy musimy się dostać do kawiarni mi... Czemu, kim ty jesteś? A... czy to nie są... z region Eivim, no tak zapomniałem. Pokebole nie zostały przetransportowane do regionu Eivim po katastrofie. I przez to nie możesz... znaleźć sklepów z pokebolami. To jest ciężkie dla trenerów, ale ten region naprawdę nie jest po to. Plus pan Blakery dostarcza pokemony do ludzi, którzy ich potrzebują. Fajnie. Co? 8000? Co? Rewajwa? O co tu chodzi? A... strasznie to drogie wszystko. Ja nie chciałem. Gdzie musimy się udać? Tu? Zatrudniłem dzieciaków? O co tu chodzi? Świat schodzi na psy. Magnemite! Oraz Fear, powinien załatwić sprawę. Sturdy? Sturdy. Zmienić.
To było szybkie. Mam 18. Nie wracaj do... póki nie przyprowadzisz klientów. Jałcz, to bolało. Nie musiałeś mnie popychać. Oh my gosh. O mój Boże, nic nie widziałeś. To takie zawstydzające. A nie, nic nie widziałem. Nic nie widziałem. A, jaki jesteś z ciebie gentleman, wiesz? Dzięki za to, naprawdę to doceniam. Ciężko w pracy, co? Tak, ale nie martw się. Zostaję wykopana co najmniej 2 razy dziennie. Przykro mi to słyszeć. A, nie przejmuj się. Daję mi to pieniądze, więc jest dobrze. Przy okazji się nazywam Tesla, ale jak się ty nazywasz? Jestem Kenneth i ja pochodzę z Kanto. Co? Naprawdę? Bardzo daleko stąd. Jestem stąd, więc nie jestem zbyt interesująca, ale to nic. Powiedz mi... powiedzmy, że to... dobre... widząc normalną osobę tutaj... wszyscy tutaj są bardzo niespokojni, drażliwi i to wysysa całą energię. Tak, byłem w mieście przez chwilę, gdzie już spotkałem kilku interesujących ludzi. Ach, czy też nie słodkie? Oni są dziwni, ale my nie sprawiamy kłopotów. Jeżeli tak mówisz, cóż, wierzę ci. Dobrze, więc nie będę ci już więcej przeszkadzać. Jestem pewien, że przyszedłeś tu z powodu. Przypuszczam, że chcesz kubek kawy, prawda? Właściwie przyszedłem tutaj, by spotkać się z kierownikiem konstrukcji. Ech. Chcę zobaczyć Keita. Cóż... twój... twój pracownik i powinnaś uważać, co mówisz o niego. Ale już muszę iść. Miło mi było cię poznać, Kenneth. Musimy kiedyś jeszcze pogadać, gdy nie będę zajęta albo coś. O, pewnie. Laska do nas zarywa. Czyżby nasza przyszła żona, dziewczyna? Kto wie. A więc chciałeś ze mną porozmawiać, czy coś? Tak, jestem tutaj, by porozmawiać o moim zatrudnieniu. Zapisałem się, ponieważ wniosek mówił, że będę ratował i pomagał rezydentom Avium. Ja chcę to zrobić jak najlepiej tylko mogę. Ale co? Ludzie z tego regionu muszą znaleźć miejsce, by mieszkać, prawda? Z kilkoma pożyczkami i skradzionymi duszami oni też mogą mieć super przeceniony dom. Nie o to mi chodzi. Słuchaj, jeżeli chcesz pogadać więcej, przyjdź do mojego biura. Nie mogę rozmawiać o ważnych sprawach tutaj, albo stracę moją pracę.
Lucario, dlaczego tutaj wszyscy są tacy nieznośni? Luka! Tak. Ale chociaż Tesla była miła. Chodź, stary. Lepiej porozmawiajmy z tym dupkiem, zobaczmy, czy on w ogóle pomoże. Luka! Okej, ale tym zajmiemy się w kolejnym odcinku Zagrajmy w Pokémon Rejuvenation. Tymczasem, jeżeli wam się podobało, zostawcie komentarz, łapkę w górę, subskrypcję. A tymczasem trzymajcie się, na razie, cześć!